bolączki na nogach to jeden z najczęstszych powodów wizyt u flebologa. Ten błahy z pozoru problem jest jednak często, tak jak szczyt góry lodowej, jedynie objawem innych znacznie poważniejszych nieprawidłowości. To właśnie dlatego leczenie tylko tego, co widać, zwykle nie przynosi oczekiwanych efektów. W celu zaplanowania leczenia pajączków zawsze niezbędne jest wykonanie USG Doppler kończyn dolnych, a czasem nawet USG Doppler żył miednicy. Najczęściej leczenie przeprowadzane jest w dwóch lub trzech etapach. Najpierw trzeba zlikwidować niewydolną żyłę zasilającą, która jest przyczyną pajączków na nogach. Zależnie od jej wielkości możemy do tego celu wykorzystać laser lub klej naczyniowy albo skleroterapię. Dopiero w kolejnym etapie możemy pozbyć się samych pajączków. Wówczas zastosowanie ma głównie skleroterapia. Warto dodać, że pajączki mogą się odnawiać, dlatego wymagają systematycznych wizyt, np. co 2 lata.